W zaledwie 3 godziny policjanci zatrzymali 5 kierowców, którzy jadąc ulicami Leszna w tak zwanym szczycie komunikacyjnym rozmawiali przez telefon. To wykroczenie, za które grozi mandat w wysokości 500 zł i aż 12 punktów karnych. Jak tłumaczy Monika Rzymełka, oficer prasowy Komendy Miejskiej Policji w Lesznie, wszystko byłoby w porządku, gdyby telefony posiadały zestawy głośnomówiące lub słuchawkowe. Jednak kiedy urządzenie wymaga trzymania go w dłoni, absorbuje uwagę kierowcy oraz zajmuje ręce, stanowi to wykroczenie. Jak tłumaczyli się kierowcy przyłapani na gorącym uczynku? Najczęściej, że to nie ich wina. Nie mieli wyjścia, musieli odebrać telefon, bo dzwonił szef lub dziecko. Niektórzy przekonywali, że to ich pierwszy raz, kiedy chwycili telefon podczas prowadzenia samochodu, a zdarzyli się również tacy, którzy przyznali, że w ogóle nie wiedzieli o takim zakazie. Tymczasem kierowcy zamyśleni i skupieni na rozmowie nie mają pojęcia, jak duże powodują zagrożenie i niebezpieczeństwo spowodowania wypadku. Nie obserwują drogi i jej otoczenia, często nie wiedzą, co dzieje się na jezdni, jakie w danym miejscu obowiązują znaki lub kolor świateł na sygnalizatorach. Policjanci apelują o rozwagę i rozsądek do wszystkich użytkowników dróg oraz o stosowanie dla własnego bezpieczeństwa zasady będącej hasłem prowadzonej właśnie akcji informacyjno-edukacyjnej Na drodze patrz i słuchaj.